Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i dzisiaj kontynuujemy nasz dyżur na stacji Sosnowiec Główny. Aktualnie wypuszczamy 14137. Okay. I tak to, drodzy Państwo, idzie. Nowy widzę przestój w pociągach. Widzę, że niedługo na Sosnowiec Południowy będzie jechał jeden i drugi. Będzie jechał z Sosnowca. Ten cały czas, że ten jeden pociąg się wykoleił. Dobrze, drodzy Państwo. Chwileczka przerwy. Chciałem się ustawić, żeby Państwu tutaj na tym zdaje się nie zostawiać szlaków, ale widzę, że moja kamerka dalej jest w miejscu złym. Próbujemy ją tutaj przestawić. Halo? O? O! Tutaj jestem w lepszym trochę, myślę, miejscu. Koło czatu. No bo w sumie z Będzina już mamy jakiś wyjazd, więc nie ma sensu robić cięcia, bo zaraz będziemy wpuszczać pociąg. Tego wychodzi, albo jednak Państwu tą chwilę oszczędzę. Dobrze, otrzymałem już informację od Będzina, nie to, tylko to. Po prostu przejechałem. 4641. Czemu stop? O. Już na starość trzeba tableteczkę wyciągnąć. Będziecie, drodzy Państwo, w moim wieku, to też tak będziecie musieli. Katowice zawodzi do 14137. Dziękuję bardzo. Czterdzieści jeden sto czterdzieści na Mędzinkę. No to damy już, może by się chłop nie stresował.
Gdzieś ta była, nie? Że dwie pierwsze cyferki to są od regionów, a potem jest gdzieś tam numer ten trzycyfrowy, jakoś to tak było. Czyli z jakiego regionu do jakiego regionu Polski, potem cyferki. ...4641, już mu możemy podać wyjazd. Przejechał. 41140, widzę, jedzie planowo, nawet i przed czasem, więc chwilę sobie tutaj u mnie postoi. Że ten będzie sobie odjeżdżał. Słyszałem gwizdek. Stamtąd, tu słyszałem gwizdek. To jest dobrze ten symulator rozwiązany. Nawet w poprzednim odcinku słyszeliśmy z Sosnowca Południowego gwizdek. Znaczy, wątpię, że konduktorzy gwizdzą na radio. Zapowiadają, że pociąg jest gotowy do odjazdu i mówią następny postój handlowy. Czyli są to pośpieszne albo ekspresy. I wyszedł. O matko. R242 chwilowo bez wyjazdu. Sto czterdzieści dwa wyjazd świeci. Droga 15, więc planowo. Mam 41-140, sobie na spokojnie tam odjedzie do Będzinczy, kiedy będzie miał na to czas. Jeśli nic bezpośrednio na południowy nie jedzie. Spokojnie. Normalnie jak człowiek ma mikrofon przy twarzy, to się normalnie aż twarz poci. 142 trzeba zatwierdzić.
raczej zawodzie przeszły na benzin. Okay. 140-143 do nas jedzie. Oczywiście po co napisać? Jeszcze jest czas. Jest 16, on ma mieć 17 odjazd. 41, 140, 40, 143. Dwadzieścia, 21. To jest dopiero przed czasem. RPJ. A 40, 143 to jest WOT i 40, 140 zatwierdzamy odjazd. Zgłaszamy na benzinę. Czterdzieści, 143 jeszcze nie dajemy. Widzę 40-94. Czterysta 6,92, wyjazd podany. 4-4-4-1-40 podaje. Czterdzieści trzy i zawadziono naprzód. Okay. Czterdzieści, 143. No dobrze. Czekamy, zaraz pan sobie tutaj będzie odjeżdżał.
Będziesz pan 40-143, raczej ja, dobra. W sumie możemy tak mu napisać. Okej. A teraz ten tutaj się pyta, czy jest wolne, a nie, no teraz nie będzie wolne, bo zaraz będzie jechał do nas ten pociąg, nie? No i nie musisz tym spamować, panie. Jak teraz się pytasz, no i no za 3 minuty mam planowy. Na wodzie. Zadacie 2 minuty. Dobra, to ciąg jest opóźniony. I się pośpiesz, panie, jak chcesz. Widzę, że nie jest chętny. Wiem, zoczany. No i dziol. Nie, to nie. Korzystasz pan, to nie? No dobrze, pan nie chcesz blokować, to ja to zrobię. Proszę. No. Nie chciał? No nie. Chciałem mu zrobić wolne okienko przelotowe. To nie. Matko, nie za dużo tych informacji? Przelot przez Sosnowiec Główny podany. Nic nie zrozumiałem gościa, no ale dobrze. Sto czterdzieści wyjazd podany. To już, drodzy Państwo, zobaczycie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.